Kiedy ostatnio spotkaliśmy się tutaj, to zostawiłem Państwa w nieco minorowym nastroju. Mówiłem o tym, że o Polsce dzisiaj pamiętają tylko ludzie, delikatnie mówiąc, dojrzali, że ukradli nam młodzież. Zobaczcie Państwo, jak szybko ten czas biegnie. To tylko miesiąc temu, a już dzisiaj rzeczywistość wygląda diametralnie inaczej. Dzisiaj to nie my, dojrzali, jesteśmy w forpoczcie buntu przeciwko tej opresji, która od lat Polskę niewoli. Dzisiaj ta młodzież, która miała być mięsem armatnim Platformy Obywatelskiej, miała słuchać Palikota i wpatrywać się w jego kolejne ekscesy, dzisiaj buntuje się przeciwko temu rządowi i temu systemowi. Tej młodzieży, jak wiemy, wmówiono, że nie należy zajmować się sprawą Smoleńska, że to jest obciachowy temat, że tylko mohery, jacyś nawiedzeni się tym zajmują, że trzeba wesoło żyć i używać życia. Teraz ci młodzi ludzie zapełniają place miast i ulice w proteście przeciwko tej rzeczywistości. Ten protest jeszcze nie jest dojrzały. Nie łudźmy się, że oni wywalczą dla nas wolność. Ale nastąpiła diametralna przemiana. Już nie tylko nasze środowiska protestują przeciwko temu, co się dzieje. Nie tylko my mówimy, że to, co jest, nie jest godne miana wolnej, wspaniałej Polski. Tej ojczyzny, której tutaj ten bohater poświęcił swoje życie i wielu wraz z nim. Przed nami teraz wielkie zadanie, o czym też mówił mój przedmówca. Połączyć te środowiska, połączyć ten protest, połączyć młodych ze starymi, połączyć tych, którzy walczą o wolność w internecie, z tymi, którzy czują, jak Polska jest sprowadzana do roli niewolnika i jak wtedy nad Smoleńskiem została mocno zraniona, a potem przez śledztwo upokorzona. Jeśli rzeczywiście uda nam się zbudować platformę, nie tą oszukańczą obywatelską, ale platformę porozumienia tych wszystkich środowisk i wyłonić z nich nowe elity dla nowego narodu, który będzie rzeczywiście chciał wolnej Polski, to zwyciężymy. I tu mam dla Państwa dobrą wiadomość. Pamiętacie profesora Zybertowicza, który jeszcze kilka miesięcy w listopadzie był tu z nami. Mówił o archipelagu polskości, żeby właśnie te wszystkie wyspy połączyć w jeden kontynent. To zaczyna się dziać. Jeśli ta inicjatywa się powiedzie i te środowiska, którym wmawiano, że Smoleńsk to nieważna sprawa, ale dzisiaj one obudziły się z powodu internetu, i nasze stare środowiska, które pamiętają, czym jest Polska, jeśli uda się na tej platformie połączyć, to rzeczywiście zwyciężymy. Ten temat, połączenie wszystkich środowisk w walce o wolną Polskę, to jest nasze zwycięstwo. Tak nam dopomóż Bóg.